Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie wraz z dyskusyjnym klubem książki działającym przy bibliotece od lipca do grudnia 2023 roku realizowała projekt pod nazwą Książka pachnąca ziołami. Dzięki spotkaniom znam odczucia innych o przeczytanych książkach, a to wzbogaca moją osobowość. Dzięki temu zrozumiałam słowa rzymskiego pisarza: nie ma tak złej książki, żeby w jakimś stopniu nie przyniosła korzyści. Bardzo jestem zadowolona z naszych spotkań, bardzo miło spędzamy czas. Inspirujące spotkania z ciekawymi ludźmi. Spotkania te dały mi możliwość zapoznania się z ciekawymi miejscami w naszej okolicy i nie tylko, ale także z ciekawymi ludźmi. Były bardzo ciekawe zajęcia zielarskie. Wzbogaciłam swoją kuchnię o nowe zioła. To też było dla mnie bardzo ważne, że mogłam się spotykać z ludźmi, ale przede wszystkim ważne, że mogłam w tym wszystkim uczestniczyć. Tak? Spotkania dotyczące budowania pięknych, że tak powiem, suszonych kwiatów były bardzo wspaniałe. Dzięki tym spotkaniom cała grupa się zintegrowała. Stoi w Szydłowie biblioteka. Nowoczesna, piękna, bogata. Są w niej bardzo liczne zbiory, które posłużą na długie lata. Projekt został dofinansowany w kwocie 4000 zł z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.